Witam wszystkich, serwis BMW Kamienna Góra. Mamy dzisiaj takie fajne autko, szósteczkę. Pan przyjechał do nas z Austrii, okolice Wiednia, na taką grubszą robotę. Już do nas przyjeżdżał już kilka razy i przy ostatniej wizycie, przy takiej grubszej kontroli, wyszło, że do wymiany mamy układ hamulcowy z tyłu. Tak wyglądają tarcze. Swoje już mają przejechane. Klocków też nie zostało zbyt dużo, także idealny moment, żeby tutaj wymienić po prostu cały kompletny układ hamulcowy. No i to jest kolejny klient, który zdecydował się na opcję na częściach oryginalnych, z racji, że pan ma kawałek drogi do nas i w razie jakichś nieprawidłowości związanymi z komponentami, typu jakby ewentualnie było występowało bicie po jakimś czasie albo jakieś piszczenie, jest w stanie podjechać do każdego ASO nawet w Austrii i ta reklamacja zostanie uwzględniona, nie będzie z tym żadnego problemu. Warunkiem jest dokonanie wymiany na oryginalnych częściach, na oryginalnych komponentach, wszystkie blaszki, śruby, czujniki, wszystko musi być oryginalne. Złożone musi to być wszystko z zaleceniami producenta. Tak też robimy. Wszystko musimy wyczyścić. Widzimy, jak zajechane, mocno zabrudzone są piasty. Jarzma z przodu jeszcze bardziej. Także bierzemy się do pracy. Dodatkowo jeszcze tutaj na zleceniu mamy dokonanie serwisu olejowego po 10 tysiącach. Bardzo fajnie, że coraz więcej osób uświadamia sobie, że interwały olejowe wskazane przez producenta nie są wskazane. Może źle to ująłem. Interwały olejowe, jakie zaleca producent, nie są zbyt dobre dla kondycji silnika. Jeżeli ktoś chce tym autem jeździć dłuższy czas, no to musi po prostu sobie skrócić te interwały. I naszym zaleceniem jest pomiędzy 8 a 10 tysięcy kilometrów. Warto wymieniać taki olej. Ewentualnie, gdy autko będzie użytkowane tam 2-3 lata, jest jakiś leasing czy coś, no to wtedy użytkownicy po prostu wymieniają sobie, tak jak zaleca producent, żeby ograniczyć koszta. No później ktoś kupi takie autko, które ma 200 tysięcy i miało wymieniany olej tylko kilka razy, także no będzie musiał liczyć się z tym, że ten silnik z czasem zużyje się dużo, dużo szybciej niż takim, który był wymieniany olej regularnie. Mamy tego przykład, mamy takie autko G31, ma 435 tysięcy, w bardzo dobrym stanie technicznym, serwisy olejowe od nowości co 10 tysięcy udokumentowane. Także ma to jak najbardziej sens i coraz więcej osób decyduje się i jest świadomych tego. Bardzo nas to cieszy, coraz więcej osób przyjeżdża z daleka, ufa nam, zrobimy wszystko tak, jak to powinno wyglądać. Nikt nie zostanie oszukany, materiały wideo, relacje zdjęciowe, wszystko sobie klient może otrzymać na specjalne życzenie. Jesteśmy w stanie to zrobić, dla nas jest to żaden problem, a klient ma gwarancję, że wszystko zostało wykonane w jego aucie zgodnie z tym, co nam zlecił. Tak to wygląda, wszystko będzie wyczyszczone, elegancko nasmarowane. I dużo większa trwałość jest, zauważyliśmy, oryginalnych tarcz i klocków. Jesteśmy w stanie dużo więcej na oryginalnych przejechać niż po prostu na zamiennikach. Czasami nawet dwukrotnie mniej. Wiadomo, zależy to wszystko od techniki jazdy, hamowania, dużo czynników na to wpływa, ale generalnie oryginały są dużo bardziej żywotne i na przestrzeni czasu po prostu taki zamiennik, no to jest taka pozorna oszczędność, ponieważ zużyje się szybciej, skuteczność będzie słabsza i w razie ewentualnych jakichś problemów z, jakby się skrzywiła nam tarcza, byłoby jakieś bicie albo piszczenie, no to nie jesteśmy w stanie tym nic zrobić. Na pewno nam nie uwzględnią reklamacji, jeżeli chodzi o zamienniki, stwierdzą, że albo było źle użytkowane, albo było źle zamontowane, no i po prostu zostajemy później z takimi tarczami, z takim układem hamulcowym, który denerwuje wszystkich dookoła, ponieważ piszczy, bije, są drgania wyczuwalne dosyć często. Na oryginalne nie mówię, czasami też się zdarza, mieliśmy do tej pory dwie reklamacje, ale wszystko zostało uwzględnione, klient pojechał sobie do ASO, w swoim regionie zostało wszystko wymienione na oryginalne części, nic nie musiał zapłacić,
Także tak to powinno wyglądać. Generalnie zalecamy wybierać taką opcję. Wiadomo, nie każdy dysponuje też takim budżetem, rozumiemy to jak najbardziej. I tutaj zawsze decyzja należy do właścicieli pojazdów. My tylko mówimy nasze zdanie i doradzamy, jaka opcja jest najlepsza. Także bierzemy się do pracy. Za chwilkę pokażemy już po wyczyszczeniu, jak wygląda powierzchnia przygotowana do montażu nowych hamulców. No i mamy przygotowane powierzchnie pod montaż nowych tarcz. Mamy wyczyszczone jarzma hamulcowe. Zamontujemy nowe blaszki, nowe śrubki. Nasmarujemy prowadniki. Szut również. Udało się wszystko ładnie doczyścić. Także montujemy nowe hamulce.